Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Rozmowa poranka. I zgodnie z obietnicą jest dziś z nami pani dr Dominika Salwa, zarząd Kapucyńskiej Szkoły Maryi. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dziś mówimy o modlitwie uwielbienia. Otrzymaliśmy już od naszej słuchaczki między innymi takie piękne zdjęcie, fotografie, że uwielbia Pana Boga na porannym, zimowym spacerze. Na czym polega ta modlitwa uwielbienia? No, dla mnie modlitwa uwielbienia to jest takie bycie z Panem Bogiem pomimo. To jest wznoszenie swoich oczu ku niebu zamiast ku temu, co się dzieje na ziemi. No, gdybym tak miała to porównać do tych różnych przypowieści biblijnych, które znamy, to myślę, że to jest trochę tak, jak Izraelici byli na pustyni i tam były węże, a jednak, żeby zostali uzdrowieni, to nie mogli się patrzeć na te węże, tylko Mojżesz zalecił im, żeby patrzyli na pal, gdzie jest wąż. Czyli musieli podnieść swoje oczy ku niebu, pomimo tego, co się działo na ziemi. Myślę, że było to ogromnie trudne, ale w uwielbieniu chyba do tego właśnie Pan Bóg nas wzywa. Żebyśmy patrzyli na Niego zamiast na to wszystko, co jest wokół nas. Ja to tak rozumiem. I się zamyśliłam. Ile lat potrzeba, żeby do tego dojść, żeby zacząć to realizować, żeby tego się nauczyć? No faktycznie zajęło mi to trochę czasu, bo w sumie od 13 lat jestem w Szkole Maryi, gdzie w zasadzie uczymy się jak żyć, że to jest szkoła życia, gdzie po prostu no, odkrywamy to, kim my jesteśmy, kim jest Bóg i odkrywamy też tą taką drogę do Niego, do odkrycia prawdy o Nim. Bo to chodzi o to, że jak widzę Boga w prawdzie, kim On jest, to jest mi łatwiej właśnie zwrócić te moje oczy ku Niemu. Jak widzę tą prawdę o sobie, kim ja jestem, to też widzę, że no, nie jestem taki chojrak, jak czasami może wyglądam, ale widzę te wszystkie moje słabości, te moje niemoce i wiem, że tak naprawdę to mało mogę jako ja sama. Więc czyli, to chyba jest taka droga, którą się idzie po prostu. Czyli doktor Dominika rycerką jest, tak? A charyzmat uwielbienia to jest dar, czy po prostu no, ten dar możemy przyjąć i jest on łaską i możemy się tego daru też nauczyć? Myślę, że tak jak pani powiedziała, że jest to i dar, i łaska, ale też jest to coś, do czego możemy my dążyć, bo tutaj też mamy w planie rozmowę o książce ojca Szustaka, tak, prawda? Tak. Podwójne wychylenie. I właśnie fajnie tam ojciec Szustak pisze, że to jest trochę tak, że ja się trochę wychylam i Bóg też się do mnie wychyla. Że to nie jest chyba takie tylko oczekiwanie bierne, to znaczy na pewno nie jest, ale to jest takie, że jednak szukam tego Boga. I mam wrażenie, sobie to tak właśnie nawet uświadomiłam, że to jest trochę taki efekt synergii, nie? Że ja chcę z Bogiem jakoś trwać, chcę żyć z Nim. On tym bardziej marzy o tym, żeby ze mną w jakiś sposób być w tej relacji, więc powstaje taki efekt synergii. No trochę jak w każdej relacji, nie? Jedna strona chce i druga strona chce, więc wtedy jest coś więcej niż tylko jak jedna strona szuka. No, chociaż jak pójdziemy w geometrię, prawda, to wydaje mi się, że kąt nachylenia Pana Boga, jeżeli chodzi o nas, no jest o wiele, wiele większe. To podwójne wychylenie, w synergia, tak. Bardzo Pani pięknie to opisała, prawda? Czyli takie budowanie relacji tak naprawdę. Budowanie relacji z Bogiem. Właśnie z kimś, kogo może trochę nasz umysł czasami nie ogarnia, ale jak się zacznie, jak się zacznie iść w tym kierunku, to ta przestrzeń duchowa, ona się po prostu poszerza, jakby nasze rozumienie, nasze czucie jej, bo tutaj też jest takie czucie wewnętrzne, nie? Ono się po prostu powiększa. Także tak to widzę. Pani doktora, pani dzisiaj widzi taką sytuację, że król, władca, polityk, nie wiem, no prezydent, jak Dawid będzie skakał, klaskał dla Pana Boga i tańczył? Czy widzę taką sytuację? Mhm. Chyba takiej sytuacji sobie jakby nie wyobrażałam, ale to jakby pytanie mnie zaskoczyło. Ale myślę, że ta nasza postawa przed Bogiem, czy to właśnie takie, trochę pani dotknęła tego jakby tańca, czy takiego właśnie formy, w jakiej my stajemy przed Bogiem, nie? I też ja bym powiedziała tutaj, to chodzi o świętowanie. Jak człowiek świętuje, to po prostu się bawi. Przepraszam, tak, że użyję takiego określenia. No tak. Ale no trochę tak jest, jak idziemy na wesele, jak jesteśmy w miejscach, gdzie jesteśmy, no po prostu, że radość z nas tryska, no to wyobrażę sobie pani stanie w takiej postawie stojącej na baczność. No nie. No właśnie. No nie.
I ja myślę, że to chodzi też z Bogiem, że jeżeli widzimy Boga jako dobro, jako piękno, jako miłość, jako po prostu no, jakby same superlatywy, same plusy i widzimy tą aurę takiej świętości i świętowanie w ogóle wokół Niego, czyli tego, że jest radość, że chce mi się skakać, no to chyba nie można nie tańczyć. Dokładnie, ale tutaj też właśnie z podpowiedzią przychodzi ojciec Adam Szustak, tak? I jego książka, o której dziś już wspominaliśmy z Jarkiem, Podwójne wychylenie. To jest taka propozycja tylko dla orłów? No myślę, że absolutnie nie. Myślę, że tu ojciec Szustak nakreślił trochę taką drogę i te punkty na tej drodze. Mnie się na przykład bardzo spodobało, już w pierwszym rozdziale pisze o tym, jakby, że wiele ludzi nie wie, co w życiu robić. Myślę, że to jest dramat współczesności, autentycznie dramat. Ja też się z tym spotykam, rozmawiając z wieloma osobami, że po prostu kompletnie nie wiedzą, w jakim kierunku iść. Więc ja myślę, że stając nawet w tym dramacie takim osobistym, no człowiek po prostu nie szukając drogi, no jest po prostu w ciężkim stanie. A tutaj później właśnie ojciec Szustak nam mówi, że wołaj, miej taką postawę serca, że chcesz znaleźć, że chcesz po prostu poszukać tego czegoś więcej, o, czegoś więcej. Później nam tu właśnie przedstawia jakby różne postacie, czy faryzeusza, czy te wdowy sieroty, czy trzech mężów, którzy zostali wrzuceni do pieca i takie różne ich postawy, czyli możemy się naprawdę odnaleźć w tych różnych postawach osób z Biblii, ze świata wiary i przechodzi właśnie przez uwielbienie do tego, żeby trwać przy Bogu, ale to, co mnie się osobiście najbardziej podoba, to najkrótszy, najostatni rozdział, gdzie mówi tak? Ruszaj. Po prostu, że to nie jest idziemy, wszystko. Tak? Tylko uh-huh. Tak. Ja myślę, że tego przestań jest za mało. Przestań czekać człowieku, tak. Prawda? Co robisz, że... tak? Dokładnie. Gdybyśmy dzisiaj powiedziały o owocach tej modlitwy uwielbienia. Często słyszymy, prawda, że będzie msza święta z modlitwą uwielbienia. Będziemy uwielbiać Pana Boga, będziemy Mu dziękować, tak? Będziemy wsłuchiwać się w Jego głos w naszym życiu. A owoce tej modlitwy, której będziemy się uczyć, myślę, że zresztą tej modlitwy uczymy się pewnie całe życie, modlitwy uwielbienia. Uczymy się, ale nie zawsze pozwalamy sobie na nią. Takie mam wrażenie, że czasami ta kontrola nad sobą samym jest w nas bardzo silna, nawet powiedziałabym, że silniejsza od tej chęci oddania się naprawdę Bogu sterów w naszym życiu. No ja powiem tak, jeżeli chodzi o tą modlitwę uwielbienia, to na pewno jest to modlitwa, to mogę osobiste moje takie świadectwo powiedzieć, że ja odnalazłam w niej jakby siebie, odnalazłam w niej moją relację z Bogiem, czyli taką po prostu trochę, może przepraszam za określenie, ale trochę taką na luzie, że właśnie nie taką sformalizowaną, nie w jakichś regułkach. Ja odkryłam w tej modlitwie, że ja w ogóle mogę do Boga mówić. Bez biurokracji, tak? O właśnie, nie mamy tutaj urzędnika, który mówi, poczekaj w kolejce, albo weź numerek, tak? No dokładnie, że to po prostu nie jest takie punkt po punkcie w jakimś pudełku, że jest to trochę out of the box. To mi się strasznie podoba. Po prostu, że mogę być sobą na tej modlitwie, nie taką, jaką mnie Pan Bóg stworzył. No dobrze, to dzisiaj być może nasi radio słuchacze. Dobrze, dwie dziewczyny mówią o tej modlitwie uwielbienia, spróbujmy, tak? Akurat w Katedrze Warszawsko-Praskiej jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Z tego, co pamiętam, do godziny 18. Idziemy, wkraczamy i mamy, że tak powiem, jakiś taki bałagan myśli. Nie możemy się skupić, brakuje nam ciszy. I co wtedy? Ja myślę, że jak osobiście trochę odróżniam taką przestrzeń, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, ponieważ wtedy no, Bóg jest świętością i wtedy jakby tym bardziej jest ta relacja taka, że ja i Bóg. Od takiej modlitwy, uwielbienia, gdzie faktycznie jest tłum, gdzie ktoś to prowadzi, gdzie jakby ja również mogę mówić, no trochę jest tutaj, ja bym nazwała, to są trochę dwie rzeczywistości jednak, nie? Ja sama jak idę przed Najświętszy Sakrament i klękam, to jednak jestem po prostu przed tym majestatem Boga. Trudno mi to nawet chyba wytłumaczyć. A gdy jestem w takim jakby miejscu uwielbienia, chociaż uwielbiać powinniśmy w każdej chwili, tak. To jest jeszcze coś innego, ale jeżeli jestem na takich właśnie modlitwach z uwielbieniem, tak, tłum czy, jest. Gdzie jest tłum, to tam jakby mam wrażenie, że jakby to jest inny rodzaj jakby relacji jeszcze z Bogiem. Ja się po prostu zanurzam z innymi ludźmi. Tu jest wspólnota, jesteśmy wszyscy, nie jestem sama. Modlę się też czyjąś modlitwą, to znaczy ktoś coś mówi, ja z tego czerpię, ja coś mówię, ktoś z tego czerpie, ale na
nadal pozostajemy w tej takiej bardzo bezpośredniej relacji. I mnie to niesie, prawda? Pani Dominiko, tak, bardzo dziękujemy. Tak. Doktor Dominika Salwa była dzisiaj z nami, zarządka Potyńskiej Szkoły Maryi. Od wielu lat uczestniczy w formacji, ma charyzmat uwielbienia. A poza tym, drodzy Państwo, polecamy też książkę ojca Adama Szostaka, Podwójne wychylenie. Czy chodzi tu o matematykę? Nie, tu chodzi o coś bez kolejki, bez numerku. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.